Panie Przewodniczący, to mój, mam tutaj przed sobą wieści wyżyskie. Jestem niezmiernym czytelnikiem tych wieści i chcę powiedzieć, że troszeczkę, tak jak zresztą wielu mówi, nie są to wieści, ale inaczej to można nazwać, ale to już jest inna sprawa. W każdym razie na pierwszej stronie, na okładce z poprzedniego wydania jest taka informacja, mają swoją świetlicę, czekali na nią 19 lat. Sprawa dotyczy Dobrzyniewa. Otóż osoba, która pisała ten artykuł, gdyby się popatrywała o garść prawdy, a prawda jest taka, że dzięki głupocie urzędników sprzedano poprzednią, która była funkcjonalna i myślę, że nie mniej niż ta. Dlatego chociażby powiem, że tam dużo jest, ja mogę do wielu artykułów się odnieść, tak samo jak i do artykułu dotyczącego poprzednim jeszcze wydaniu gazety z poprzedniego miesiąca, gdzie jest wywiad z panią mieszkanką naszej gminy i tam ta pani ma dwóch synów, a wymienia się tylko jednego i jakbym tak zaczął się rozwodzić na temat wiedzy i takiej rzeczywistej właściwości pisanych artykułów, to myślę, że daleko nie do jakiejś dziennikarskiej uczciwości. I tyle, panie przewodniczący, ze swojej strony. Dziękuję za udzielenie głosu. Dziękuję. Proszę bardzo. Uczciwość dziennikarska to wielka rzecz. Jakbyśmy chcieli rozgrzeszać, to zacznijmy od tych, którzy rzeczywiście marnie piszą i piszą nieprawdę. A jeżeli piszemy w artykule, że mieszkańcy czekali na 19 lat i to mieszkańcy mówią, że czekali 19 lat na to, to jest prawda. A drugą prawdą może być, że kiedyś była tam świetlica inna, której już nie ma, ale proszę nie mówić, że głupotą urzędników została sprzedana. Żaden urzędnik według mojej wiedzy uprawnień do sprzedaży nie miał, jeśli już ją sprzedawali włodarze. I to byłoby uczciwe. To nie jest urzędnik. Burmistrz nie jest urzędnikiem. Urzędnicy to są inni pracownicy urzędu na urzędniczych stanowiskach. Burmistrz jest funkcjonariuszem zupełnie innej kategorii. Natomiast jeśli chodzi o panią, o którą pan ma na myśli, wiem, o której artykuł chodzi. Artykuł był, jeśli nie w całości, to w dużej mierze jej wypowiedzią, czy wynikał z jej wypowiedzi, o ile wiem, pani ta przed drukiem ten artykuł czytała i miał taką treść, taki wymiar, jaki sobie życzyła. Czy ktoś życzy sobie pisać szerzej czy mniej szeroko o rodzinie, to już jest raczej jej wola, którą trzeba, myślę, szanować. Dziękuję bardzo.